Cześć, witamy Was w drugim odcinku podcastu Magic Talk. Ja nazywam się Mariusz Figlus i razem ze mną, podobnie jak w pierwszym odcinku, jest Maciek Chmielarz, tym razem troszkę przeziębiony, ale chyba da radę. Siemasz, Chorowitku. Witam, witam. Powiedz mi, czy czujesz już w pogodzie albo gdzieś w powietrzu unoszący się zapach albo temperaturę zbliżającego się sezonu NBA? Szczerze nie. Jeszcze nigdy ten wrzesień dla mnie nie był takim czasem, kiedy odczuwałem to, że NBA się zbliża. Bardziej był to bardziej była to dla mnie zawsze połowa października lub końcówka, bo samo to czekanie na pre-season i na obozy przygotowawcze, to jeszcze nie było to, czym się tak naprawdę jarałem. Także bardziej czekam na ten prawdziwy start sezonu niż te przygotowania i mecze w sumie o nic. Ja zawsze mam, jak się zaczyna robić chłodno, takie mieszane odczucia, bo z jednej strony wiem, że zaraz będzie zima, którą niekoniecznie lubię, ale z drugiej strony to oznacza właśnie, że NBA wraca i teraz jak wychodzę o 6:30 z domu odprowadzić dzieci do przedszkola, to faktycznie jest dosyć chłodno i to gdzieś tam mi przypomina o tym, że to już tuż, tuż. Szczególnie, że już jesteśmy po media day, także trochę już zaczynam to czuć. No, ale to wiadomo, to z czasem im bliżej, tym będzie większe oczekiwanie, tak jak zawsze, nie? Najgorsze są te właśnie wakacje, kiedy praktycznie nic się nie dzieje, no ale teraz im bliżej, tym właśnie człowiek bardziej czeka. Także już niedługo. Zgadza się. Dobra, przygotowaliśmy dzisiaj dla Was kilka tematów. Pierwszy z nich to taka trochę wspominka i w sumie temat dosyć smutny. Niespełna 3 tygodnie temu zmarł Rich DeVos, czyli właściciel Orlando Magic, który właścicielem był od listopada 1991 roku, czyli przez no, zdecydowaną większość istnienia klubu. Rich DeVos to amerykański milioner, współzałożyciel firmy Amway, który dla całej organizacji Orlando Magic, dla miasta zrobił bardzo dużo. Wszyscy trenerzy, zawodnicy zawsze bardzo ciepło się o nim wypowiadali. On też bardzo interesował się drużyną i był zawsze blisko. Pamiętam, że zawsze po sezonie był w szatni. Przychodził do szatni, żeby porozmawiać z zawodnikami. Też starał się być blisko właśnie z zawodnikami i z trenerami. Zmarł w wieku 92 lat, był po transplantacji serca, ostatnie lata już było widać, że jest schorowany, jeździł na wózku. I no teraz jego obowiązki przejmie jego syn Dan DeVos. No dla mnie Rich DeVos zawsze, właściciele nie są może jakimiś takimi bardzo medialnymi osobami, oni jakoś nie afiszują się jako główne twarze klubów. Natomiast dla mnie zawsze był takim pociesznym, starszym panem, który gdzieś tam się pojawiał od czasu do czasu w sieci. No i tak jak mówię, teraz obowiązki będzie pełnił Dan DeVos. Co ważne, podczas Media Day Dan DeVos powiedział, że nie ma zamiaru sprzedawać drużyny, bo takie plotki czy takie pytania się pojawiły, że co teraz? Dan DeVos zapewnił, że ta rodzina DeVosów jeszcze przez długi czas chce być właścicielem klubu. Także no, proponuję mieć w pamięci tego pana, bo faktycznie myślę, że gdyby nie on, to drużyna Magic mogłaby nie mieścić się już w Orlando, bo wcześniej pojawiały się jakieś tam plotki, że też może się zmienić miasto, natomiast została wybudowana Amway Center, także myślę, że tutaj nie mamy się co martwić, że drużyna gdzieś zostanie przeniesiona. Dobra, to tak, jeżeli chodzi o wspominkę tego smutnego w sumie faktu. Przechodząc do clou dzisiejszego podcastu, jesteśmy po Media Day i mamy już troszkę informacji jakby zebranych o tym, co mówili tam zawodnicy, co mówili trenerzy i patrząc w przód na sezon, który w sumie niebawem się zacznie, patrząc na training, campy, season i właśnie potem sezon. Mamy takie 10 pytań czy kwestii, które mogą być ważne dla Orlando Magic. One pochodzą z artykułu z takiej amerykańskiej strony Orlando Pine Stripe Post.
I tam właśnie redaktorzy starali się na te pytania odpowiedzieć. My ze Skrzatosem, z Maćkiem odpowiemy na te pytania tak jak my to widzimy, nie sugerując się żadnymi odpowiedziami. No i pierwsza sprawa. Nasze Big Three, czy Victorious Big, jak nazywani są Bamba, Isaac i Gordon, autorzy zastanawiają się, czy ta trójka będzie w stanie ze sobą współpracować i być przy tym efektywnym. Jak ty, Maćku, uważasz? Wiesz co, myślę, że będzie to trochę eksperyment, bo ci wszyscy gracze powinni stanowić jakąś tam siłę w obronie, ponieważ każdy z nich ma podstawę do tego, by być dobrym obrońcą, co już pokazał parokrotnie na przykład Gordon w pierwszych swoich sezonach, bo w tym ostatnim bardziej już pokładał nacisk na atak. No ale wydaje mi się, że to da radę wypalić, tylko nie chciałbym mówić tylko, że jeśli chodzi o obronę, bo na przykład ja bym chciał, żeby to wyglądało w ten sposób, że jeden z tych trzech zawodników powinien ciągnąć atak, prawda? I wiadomo, że mówimy tutaj o Gordonie, który już w poprzednim sezonie widać było jego postęp. Myślę, że dla Bamby to będzie, to wiadomo, to jest pierwszy sezon, to będzie trochę mniej minut i przede wszystkim tutaj nacisk na obronę. No, Isaac wraca po kontuzji i też jesteśmy ciekawi, jak będzie to wyglądało. W sumie najbardziej pewnie jesteśmy Gordona, który oczywiście też opuścił ponad 20 spotkań w poprzednim sezonie. No ale myślę, że to wypali. Może nie w tym pierwszym sezonie będzie to jakiś super, super efekt, bo prawda, jak wytradowaliśmy po Ibakę, to też się mówiło, że Orlando będzie super drużyną w obronie, a tak naprawdę wszyscy widzieliśmy, że nie byliśmy ani dobrym zespołem w defensywie, a tak naprawdę też nie miał kto zdobywać punktów i to się wszystko rozpadło. Ale co do tych zawodników, no myślę, że to jest budowa od Orlando od podstaw i mam nadzieję, że to wypali. No nie jestem tego pewny. Oczywiście podchodzę do tego ze chłodną głową, na spokojnie. Będę to bacznie obserwował, ale tak jak mówię, to na pewno nie w tym pierwszym sezonie. Możemy obserwować jakiś fajny postęp, ale myślę, że to będzie trwało przynajmniej 2-3 lata, ta budowa tego Big Three. Ja myślę, że to, czy oni będą w stanie ze sobą współpracować i czy taka trójka jako core drużyny wypali, będzie w sporej mierze zależał od tego, jak rozwinie się Isaac, bo o ile naturalną pozycją Bamby będzie pozycja numer 5, Gordon pokazał, że najlepiej czuje się na czwórce, bo były eksperymenty, gdzie grał na pozycji SF, ale to nie do końca działało, on tam się trochę męczył, chociaż pewnie przez tą grę na trójce też się troszeczkę rozwinął. Natomiast... No przede wszystkim w ataku, prawda? Tak, dokładnie. Natomiast to będzie jakby zależało od tego, jak bardzo przy swoim wzroście, przy swoich gabarytach Isaac będzie w stanie jakby switchować pomiędzy pozycjami 3 a 4, bo jeżeli tak będzie, to oni spokojnie mogą z Gordonem być w jednym momencie na boisku. Natomiast jeżeli będzie miał z tym problemy, to może być gorzej. Liga Letnia pokazała, że jakieś tam przebłyski tego, że może być fajną trójką są. Pokazał, że potrafi sobie wykreować rzut po koźle. Nie bał się oddawać tych rzutów. I nawet Evan Fournier powiedział podczas Media Day, że to właśnie Isaac będzie tym X-faktorem, czyli tym najważniejszym zawodnikiem, który faktycznie może zmienić oblicze drużyny. Ja jestem bardzo ciekawy Isaaca. To jest w sumie chyba taka najciekawsza historia tego sezonu dla mnie, bo tak jak wspomniałeś, on debiutancki sezon, no tak naprawdę... Tak naprawdę to on go nie miał. Nie miał dokładnie, nie miał opcji, żeby cokolwiek pokazać, bo szybko złapał kontuzję, wrócił po tej kontuzji, ale to też jednak nie było to. On bardzo długo się leczył i ja też podejrzewam, że to długie leczenie było celowe. Magic nie chcieli ryzykować tego, że ta kontuzja się odnowi i poświęcili po prostu czas na to, żeby zarówno nabrał trochę siły, jak i dobrze zaleczył tą kostkę, także no ja liczę bardzo na Isaaca. Tak, tym bardziej, że on w tych meczach, w których grał, w tych pierwszych meczach sezonu, nawet parę razy dostawał miejsce w pierwszej piątce, to on naprawdę wyglądał bardzo fajnie. No oczywiście zdarzały mu się takie błędy, które zdarzają się
rookies, ale naprawdę on wyglądał bardzo fajnie, tym bardziej w defensywie, już w tym pierwszym roku. Naprawdę widać było jego zapał do gry i to, że on tak jakby jest kumaty w tym elemencie gry. Tak, dokładnie. Jeszcze z takich pozaboiskowych informacji, Isaac jest człowiekiem bardzo wierzącym i w tym kościele, do którego uczęszcza, on głosi czasami kazania i pamiętam, że jakoś chyba w połowie zeszłego sezonu była taka sytuacja, że on wygłaszał to pierwsze kazanie i nikt z drużyny nie przyszedł i on nawet wspomniał o tym podczas tego kazania, było mu tam trochę smutno, pojawiły się informacje, że może atmosfera w drużynie nie jest jakaś tam super. Natomiast chyba kilka dni czy kilka tygodni temu miał drugie takie kazanie i tam już faktycznie zawodnicy się pojawili, więc myślę, że ta chemia w drużynie też zaczyna być coraz lepsza i to dobrze. No właśnie, a jakby referując trochę też do tego pierwszego pytania, Mohamed Bamba, jak myślisz, ile minut na boisku per game dostanie Bamba w swoim debiutanckim sezonie? I to pewnie będzie się jakoś tam w ciągu sezonu zmieniało, bo też nie wiadomo, co będzie z Vucevicem w lutym, gdzie będziemy mieli trade deadline, ale jak myślisz, czy faktycznie tak jak się jest to spodziewane, Clifford będzie oszczędzał Bambę i te 15 powiedzmy, czy 20 minut to jest maks, który on może dostać? Tak jak powiedziałeś, wszystko zależy od tego, jak to dalej w trakcie sezonu się rozwinie, bo jeśli na przykład wiadomo, że podstawowym centrem naszym jest Nikola Vucevic i to on będzie wychodził w pierwszej piątce, Bamba będzie tylko rezerwowym póki co albo przez cały sezon, no myślę, że to będzie oscylować w granicach 18-20 minut, myślę mniej więcej, nawet jak tak sobie popatrzyłem na statystyki zawodników w Charlotte i tam pod Cliffordem byli zawodnicy tacy jak Cody Zeller czy Frank Kaminski, to byli obaj rezerwowi jak w swoich pierwszych sezonach i Cody otrzymywał około nieco ponad 17 minut, a Kamiński 21, także myślę, że tu właśnie granice 18-20 minut będą tak to w maksimum, bo przecież mamy jeszcze Bircha na jako też trzeciego centra, także myślę, że on też parę minut będzie na mecz dostawał. Nie zapominaj o Mozgowie. No, tutaj bardziej myślałbym, że tutaj jakieś takie minuty już w takich meczach, które nie będą już jakieś tam pod koniec meczu, kiedy wynik już będzie dawno przesądzony. Chociaż mogę się mylić, ale dla mnie bardziej to właśnie Vucevic, Bamba i Birch będą tą trójką, która będzie dostawać największe minuty. Mam nadzieję, że Bamba nie zna języka polskiego, bo jak nas posłucha, to się obrazi, że go ustawiłeś w jednym rzędzie z Codym Zellerem i Frankiem Kamińskim. Ale to tylko pod względem minut. Jasne. Tak, no mnie się wydaje, że jednak Magic będą się chcieli skupić, management i trenerzy, na tym, żeby Bamba jednak cały czas, żeby ten development jego szedł do przodu. I nie chodzi tutaj o samą grę, ale też o fizyczność, bo on jednak no, podczas draftu był szczuplakiem. Teraz widzimy, że już przybrał na masie i że faktycznie wygląda dużo masywniej. Natomiast pewnie ta jego fizyczność będzie cały czas poprawiana i wrzucanie go w dużą ilość minut może nie okazać się dobrym pomysłem, no bo też pewnie patrząc na sytuację Isaaca i to, że odniósł kontuzję w swoim pierwszym roku, będzie gdzieś tam się działo w głowach i trenerów, i managementu. I wydaje mi się, że będzie nasz rookie wprowadzany stopniowo i powoli. No właśnie, a jak w tym wszystkim Nikola Vucevic będzie się odnajdował i jak on będzie pasował? Bo to jest jakby kolejna kwestia do poruszenia, że no mamy dwóch centrów, Magic mają dwóch centrów, którzy tak naprawdę, no Bamba jest kreowany na centra przyszłości, Vucevic to najdłużej w tym momencie grający w Magic zawodnik, jeden w sumie z lepszych, jeżeli chodzi o statystyki, chociaż wszyscy wiemy o jego ogromnych problemach z obroną. A z kolei Clifford, zarówno podczas Media Day, jak i wcześniej podczas wywiadu, twierdzi, że on będzie w ogóle próbował ustawić obu zawodników w jednym momencie na parkiecie, co
u niektórych kibiców powoduje wyrywanie sobie włosów z głowy. Jak Albo myślisz, krzywe spojrzenie dokładnie, na tą całą czy to sytuację. w ogóle jest możliwe i jak ten Vucevic będzie wpasowany w ten team? Wiesz co? Tak naprawdę to w sumie oglądając Orlando, to my tak już od 2 lat mówimy, że Vucevic jest na wylocie, prawda? Minęło jedno okienko transferowe, drugie. Nikola został w Orlando. Może nikt I go nie chce? Wiesz, no to wszystko jest możliwe, nie? Ale no powiedzmy sobie szczerze, no twoim zdaniem Bamba jest gotowy, żeby wejść od pierwszego meczu sezonu jako podstawowy center? Moim zdaniem nie. No, pewnie nie, dokładnie. No dlatego ja przynajmniej pierwszą połowę sezonu jeszcze bym zostawił Vucevicia. Chociaż ja bym go nawet nie wymieniał przez cały sezon, bo to wszystko jest zależne od rozwoju Bamby. Jeśli naprawdę ten rozwój będzie widoczny i będzie chłopak na przykład, jeśli będzie na ławce blokowany przez Vucevicia, który okej, daje nam jeszcze trochę w ataku, ale to co daje w ataku wszystko zanika w obronie, ponieważ jest kompletnie beznadziejnym obrońcą i sami tyle wielokrotnie przekonywaliśmy się o tym, jakie ma problemy w obronie. I jeśli naprawdę Bamba będzie aspirował do gry w pierwszym składzie i będzie po prostu po pewnym czasie lepszy od Vucevicia, to powinien Vucevic zostać wytransferowany gdziekolwiek, za cokolwiek. No ale ja myślę, że wydaje też tak? nie musi być tak, że Bamba stanie się lepszy i dopiero wtedy Vucevic zostanie wytransferowany, bo pamiętajmy, że Vucevic ma ostatni rok kontraktu i pewnie już w czasie trwania sezonu Weltman będzie musiał podjąć decyzję, czy chce zostawić Vucevicza, co wydaje się no, niemożliwe zupełnie w tym momencie. No i wszystko wskazuje na to, że gdzieś koło lutego Vucevic jednak zmieni pracodawcę. Tak, no bardziej zastanawiające byłoby, jakby Vucevic został i podpisał z nami nowy kontrakt, ale to już całkiem chyba nie wchodzi w grę przez wzgląd na to, że my właśnie w drafcie decydowaliśmy się na centra, z którym myślę, że nasz sztab i management wiąże dużą nadzieję, jeśli chodzi o przyszłość. No ale to wszystko na to musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać przynajmniej do lutego, prawda? No ale tak jak ja mówię, mi Vucevic na ten moment nie przeszkadza. Wiem, że będzie wychodził w pierwszym składzie. No ale dalej, jak na przykład będzie po prostu może moment, kiedy trzeba będzie postawić na obronę, to będzie dostało więcej minut Bamba. No tego nie wiemy, to już wszystko musi się okazać. Zobaczymy, jak będzie to widział Clifford i jak on to wszystko sobie poukłada. No na przykład jeśli wspomniałeś o tym, że będzie w jednym czasie Vucevic z Bambą na parkiecie, to jest trochę komiczne, bo ja nie wiem, kto by miałby w tym momencie grać na jakoś silny skrzydłowy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, Gordon, no ale kto wie. A Vucevic będzie rozgrywał. Aha, no chyba, że tak, no w sumie rozgrywającego też nie mam tak naprawdę, także wszystko może się okazać. No ja też nie widzę Vucevicza obok Bamby, bo... Znaczy wiesz co, były takie próby chyba Biombo z Vuceviciem, tak, w jednym czasie? To była totalna żenada. No tak, Biombo z Vuceviciem, Biombo z Ibaką też były takie kombinacje. No tak, tak jak mówisz, to się nie sprawdzało jakoś super. No a Vucevic broniący PF-ów, to... No nie, to... No, nawet nie, nawet, musisz nawet chyba nie nic wiem, mówić. Jak to ująć. Dobra, to tak, Vucevic może nie będzie rozgrywał, ale a propos rozgrywania, DJ Augustin prawdopodobnie będzie naszym... Prawdopodobnie. No wiesz, kto wie, czy gdzieś tam Jerian Grant nie zrobi jakiegoś niesamowitego wrażenia na Stevie Cliffordzie i nie wskoczy do pierwszej piątki. Nie, no myślę, że nie, przynajmniej nie od razu. Najpewniej sezon w pierwszej piątce zacznie Augustin. Czy myślisz, że on sobie poradzi z tym zadaniem? No bo są takie głosy, że jest to najgorszy rozgrywający wyjściowy w lidze, że to jest jakby jedyny rozgrywający, który tak naprawdę powinien być, powinien grać z ławki, a niestety będzie musiał ciągnąć pierwszą piątkę z uwagi na to, że Magic nie mają innego rozgrywającego. Jak myślisz, jak on sobie poradzi? Znaczy, wiesz co, on miał 2 sezony, kiedy był podstawowym rozgrywającym i to było jeszcze w Charlotte w roku 2011, w sezonie 2011-2012 i tym poprzednim 2010-2011,
kiedy Charlotte zaliczyło ten swój niechlubny rekord, wygrywając 7 spotkań, a przegrywając 59. I no nie wiem, wiesz co, no moim zdaniem, czy sobie poradzi, no nie ma wyjścia, grać będzie musiał, także jak to będzie wyglądać, no to wydaje mi się, że w ataku może to nie wyglądać najgorzej, w obronie to już inna kwestia, no ale on dostawał u nas, aż sobie spojrzę tutaj, jako rozgrywający z ławki, on dostawał około 20 minut, kiedy i notował prawie 9 punktów na mecz i 1,4 asysty, ale jak wychodził już w podstawowym, jako w S5, dostając około 28 minut, notował prawie 12 punktów i 5 asyst, czyli ten wskaźnik asyst, jak gra więcej, to oczywiście rośnie. Na skuteczności grał bardzo, bardzo zbliżonej, bo to się wahało tam w okolicach 44%, a za 3 to było około 42%, także no, o atak myślę, że nie musimy się martwić. No, mam nadzieję, że to rozgrywanie będzie w miarę jako tako wyglądało, ponieważ wiemy, że u nas, jeśli tam jeszcze jest Evan Fournier, to on też lubi, jak to się mówi potocznie, zamrażać piłkę. Także, no nie wiem, powiem ci, że no na ten moment nie widzę kogoś innego z naszego składu, kto by mógł wychodzić w pierwszym składzie. No a czy Augustin da radę? No, na tle innych rozgrywających, takich jak na przykład Westbrook, Steph Curry czy Curry Irving, to nie mamy co nawet mówić, nie? Po prostu będzie tutaj rozjeżdżany i będzie bardzo się męczył, ze względu też na jego wzrost. No ale nie ma wyjścia chłopak, tak bym powiedział. No po prostu, czy będzie chciał, to jest jakby z pracą. Czy będzie chciał, czy nie, to będzie musiał do niej iść, prawda? I wyjść i próbować cokolwiek zrobić z tym fantem. Mnie Augustin trochę, mam takie flashbacki, jak na niego patrzę, z Jamira Nelsona, bo oni są mniej więcej tego samego wzrostu. Mają ten sam numer. Ten sam numer, są nie, oboje wygrani. Ale jest taki knombry, są tacy w sumie, wiesz, podobnie zbudowani, to też tak, też właśnie, też zwróci na to uwagę. Ale on jest, zresztą, ja nie chcę mówić, jeszcze ci przerwę, z tego względu, że ja powiedziałem, że jakoś tam go specjalnie nie mówię o nim w superlatywach, ale nie mam nic do niego. To jest dla mnie bardzo pozytywna postać i wiesz, no jak będzie się starał, to będzie git, ja będę zadowolony. No ja właśnie też nie jestem jakoś przerażony tym, że on będzie naszym podstawowym rozgrywającym. Znaczy, wiesz, jeszcze raz ci przerwę, no nie mamy, nie jesteśmy może mega przerażeni, bo wiesz, też nie mamy mega oczekiwań, prawda? Także. Zgadza się, gdyby się okazało, że nie wiem, Magic podpisali z nim kontrakt na kolejne 5 lat i wszyscy mówią, że on ma być właśnie PG of the future, to może moglibyśmy się martwić, natomiast ja tego zawodnika cenię, ja na przykład, jak już byśmy znaleźli tego rozgrywającego na lata, to ja bym się wcale nie obraził, gdyby Augustin został jako ten drugi rozgrywający. On potrafi być fajnym energizerem w ataku, potrafi gdzieś tam wziąć piłkę w ręce i rzucić 2-3 trójki w momencie, kiedy nie idzie, jest w tym dosyć pewny. No w obronie wiadomo, no, podobnie jak Nelson i warunki fizyczne i właśnie sam jego ten potencjał taki obronny, no nie daje tutaj pola do tego, żeby szaleć, więc tu na pewno będzie minusowym graczem. Ale wiesz, jaki ma plus? No jaki? Wiesz, jaki jest duży plus? Że jego fryzura nie będzie mu przeszkadzała w rzucaniu. To jest fakt. To jest fakt. Chyba, że tam coś sobie nawiązując wyhoduje tak do Peytona. Ale Peyton ściął włosy, widziałeś, jak teraz wygląda? Tak. Jak młody chłopczyk taki. Tak, ale wolę go nie pamiętać. Tak, ale Augustin właśnie, tak jak mówię, on zresztą, widziałem zdjęcia z Media Day, on wydaje mi się, że przypakował. On taki stał się jeszcze budową swoją, jeszcze bardziej podobny do Jamira Nelsona, właśnie duża łapa, duży bic, także no może nie będzie się dawał tak łatwo przypakować i zobaczymy. Jakby jego przeciwieństwem trochę jest Jerian Grant, którego Magic pozyskali w wymianie za Biombo.
Chudy, wysoki. Chudy, wysoki i lepszy w obronie niż w ataku. On z kolei będzie musiał tutaj ustabilizować bardziej swój atak niż obronę. W obronie potrafi zagrać całkiem dobrze i ja bym się nie Jest, zdziwił, mogą gdyby. być nawet momenty, kiedy oni będą razem grać na parkiecie, prawda? Czyli może być Augustin też może sobie radzić na tych momentach przy przełomie pierwszej a drugiej kwarty jako rzucający obrońca. No tak, i do tego jeszcze właśnie Bamba z Vucevicem po drugiej stronie i może być Tak, śmiesznie. i mózgów jeszcze do tego. Tak czy tak, jakby Augustin pewnie zacznie sezon w pierwszej piątce, natomiast nie zdziwię się, jeżeli w pewnym momencie sezonu, to też pewnie będzie zależało od bilansu, jaki Magic będą mieli, ale nie zdziwię się, jak Grant również dostanie jakieś tam swoje szanse. I tu możemy przejść płynnie do kolejnego tematu, czyli pozostali zawodnicy pierwszej piątki. Jak to będzie wyglądało? Bo o ile zgadzamy się, że Augustin będzie na rozegraniu, pewnie Vucevic zacznie sezon na centrze. Jest, mi się wydaje. Pozycja numer 4, no to Aaron. jest Aaron, który w tym momencie no jest pewnie najlepszym zawodnikiem. No i mamy jeszcze dwójkę i trójkę. Dwójka też wydaje się obsadzona, no bo nie Dokładnie. podejrzewam, żeby Fournier wyleciał z Nie, no pierwszej piątki. Francuz na pewno będzie miał. To jest jedyna pozycja, na którą się możemy zastanowić, to jest pozycja numer 3, tak? I to jest I tu mamy trzech kandydatów tak naprawdę, nie? Jest trzech? Ross, jest Simmons, no i jest Isaac Nie, też. no Simmons nie. No Simmons to już w poprzednim sezonie pokazał, że on się nie nadaje na gracza pierwszej piątki. On jest super zawodnikiem z ławki, ale niektórzy zawodnicy z ławki po prostu nie potrafią być zawodnikami pierwszego składu. I właśnie taką łatkę ma Simmons i on doskonale to potwierdził w poprzednim sezonie. Jak grał tam, nie wiem, ile on meczy zagrał w pierwszym składzie, totalnie do mnie nie przemawiał. Powiem ci, że nad Simmonsem się nie zastanawiałem, ale napisałem sobie najpierw Isaaca jako startującego zawodnika na pozycji numer 3, ale tak sobie chwilę pomyślałem, mówię, nie, no niemożliwe, że Ross będzie zaczynał na ławce. Mówię, Isaac miał no, mieli podobnie, też opuścili praktycznie, Ross opuścił cały sezon. On nie wrócił na żaden mecz chyba Na poprzedniej rzecz, tak ostatni naprawdę. mecz rzucił. Aha, wrócił na ostatni mecz. Także w sumie wydaje mi się, że Terence Ross będzie miał miejsce na pozycji numer 3. Przynajmniej na początku. Przynajmniej na początku, że Isaac będzie wchodził z ławki. Taki jest mój typ. Chwilę na samym początku napisałem, że Isaac będzie wychodził w podstawowym składzie, ale przemyślałem to i myślę, że bardziej racjonalnym wyborem będzie na ten moment Ross. Też mi się wydaje, że Ross będzie grał na pozycji numer 3 w wyjściowym składzie, na początku przynajmniej. A to, czy Isaac wskoczy do tej pierwszej piątki, czy nie, to pewnie będzie zależało właśnie od jego dalszego developmentu i tego, jak się Albo dalej rozwinie. od dyspozycji rzutowej Rosa, ponieważ on w tamtym roku chyba właśnie stracił swoje miejsce w piątce na, nie wiem, czy na rzecz Simonsa, chyba na rzecz Simonsa, przez to, że on miał takie duże, bardzo długi okres czasu, kiedy był bardzo nieskuteczny. On w ogóle grał bardzo nierówno i to było zaraz przed tym, jak właśnie kontuzji się pojawił. On faktycznie usiadł na ławce i któryś mecz grany z ławki prawdopodobnie to było tak, że właśnie odniósł tą kontuzję. I Ross i Simmons mają tak naprawdę bardzo dużo do udowodnienia, bo oni oboje są w ostatnim roku kontraktu. Będą musieli się trochę postarać, żeby przekonać do siebie nowych pracodawców, albo któryś z nich może zostanie w Orlando. Natomiast tak, myślę, że Isaac to jeszcze chyba nie teraz. Może jakoś w dalszej części sezonu. Natomiast ja bym postawił na to, że faktycznie Ross wyjdzie w pierwszym składzie. Tym bardziej, że on wrzucał filmiki z różnych takich lig, w których grał latem i widać, że się bardzo mocno przygotowuje do tego sezonu, że jest głodny gry. No i to jest gracz, który. On robił bardzo fajną robotę w obronie w zeszłym sezonie. Ale ogólnie powiem ci, że mi się podobały jego decyzje ogólnie. On miał bardzo słabą skuteczność, tylko że to nie były jakieś rzuty nieprzemyślane czy z takich głupich pozycji, tylko on po prostu nie trafiał. Ale to były naprawdę fajne, dobre pozycje rzutowe i tylko był po prostu nieskuteczny. No wiadomo, że to nie jest żaden argument,
Ale naprawdę ja bardzo byłem zadowolony z jego gry, tym bardziej tak jak mówię, że w obronie fajnie to wyglądało. No tylko po prostu gdyby miał tą skuteczność, to by to miejsce utrzymał, nie? Zobaczymy. Jest nowy sezon, będzie miał nowy start, także wszystko przed nim. Training camp przed nami, więc pewnie Clifford wtedy podejmie ostateczną decyzję. No właśnie, mówiliśmy dużo o zdrowiu, które w zeszłym sezonie było taką piętą achillesową i kto wie, jakby ten sezon się potoczył, gdyby faktycznie nie kontuzje tych zawodników. Początek był bardzo fajny, potem to się wszystko posypało. No i możemy się zastanawiać, czy w tym sezonie Magic pozostaną zdrowi. No to jest takie pobożne życzenie i pewnie na to się nie da O to się odpowiedzieć. trzeba będzie modlić. Tak, natomiast wydaje mi się, że to będzie też bardzo kluczowy element tego, co Magic w tym sezonie będą w stanie ugrać, bo jeżeli znowu się posypią, no to pewnie znowu w połowie sezonu zacznie się tankowanie. Natomiast jeżeli będą zdrowi i ci wszyscy zawodnicy, na których liczymy, będą robili postępy, to może być fajnie. Ty masz chyba jakieś statystyki odnośnie tego, jak to tak, wyglądało ja sobie w zeszłym popatrzyłem sezonie? właśnie jakie mieliśmy w cudzysłowie szczęście do kontuzji, do zdrowia. Łącznie nasi zawodnicy opuścili 220 spotkań i to jest numer jeden w NBA. Także my tak mówiliśmy, a mamy kontuzję, ale inni też mają, a tak naprawdę to my byliśmy tym najbardziej pechowym zespołem, który no może w dużej mierze przez to po tym fajnym, super fajnym początku zaliczył taki regres i może dlatego tak to się wszystko potoczyło, no ale nieważne, to jest historia i nawet można spojrzeć, Gordon 25 spotkań, Vucevic 25, Fournier również 25, Ross 58, Isaac 55. Także same te liczby to jest jakaś masakra i to są zawodnicy pierwszego, no praktycznie pierwszego składu oprócz rozgrywających, prawda? To jest tylko Isaac z Rose wymieniali się pozycjami, ale to jest no szok. Także miejmy nadzieję, że pozostaniemy zdrowi. No ale jeszcze nawiasem mówiąc, nasz management zwolnił dwóch trenerów od przygotowania fizycznego i to jest tak po kłosie tego, że to właśnie przez te kontuzje i to wszystko, ilość meczy opuszczonych i wiesz, i tak to się wszystko rozbiło i zakończyło na tym, że właśnie podziękowali naszym dwóm trenerom, którzy byli już dosyć długo w Orlando, bo tam bodajże od 2003 roku przynajmniej jeden. Także teraz będziemy mieć nowych trenerów od przygotowania fizycznego i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Tak, no Weltman też właśnie ostatnio wspominał o tym, że bardzo duże wietrzenie zrobił w drużynie, bo poza trenerami, o których wspomniałeś, poza całym sztabem tym otaczającym Steve'a Clifforda, jest jeszcze cała masa innych pracowników, takich jak koordynatorzy do spraw wideo i tak dalej. Także no Weltman faktycznie ten evaluation year, czyli ten pierwszy rok swojej pracy, potraktował tak, żeby to wszystko ocenić i dokonał zmian, w które wierzy i które uważa, że przyniosą sukces drużynie. Dokładnie, bo jeszcze wtrącę jedno zdanie. Nawet zobacz, przez pryzmat tych wszystkich kontuzji, czy Frank Vogel mógłby się tym obronić, że po prostu miał takiego pecha? Mógł, prawda? Ale w ogóle to nie był człowiek Weltmana, tak mi się wydaje, Hammonda, dlatego mu podziękowali. Dlatego mi się wydaje, że oni chcą właśnie budować całą tą swoją drużynę od podstaw, według własnego planu. Kompletnie od podstaw. No dokładnie tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. Mówiliśmy o zdrowiu Isaaca. Jak myślisz, jak duży... No... Mówię, no w tym pierwszym sezonie zupełnie nie miał okazji się pokazać i możemy się zastanawiać, jak duży postęp zrobił. No nie spodziewam się, żeby zaliczył gorszy sezon niż ten swój pierwszy, ale... No jeśli będzie cały sezon kontuzjowany jest pod takim względem, to może tak to wyglądać. Ale nie, no. Mam nadzieję, że na tym swoim kazaniu wyprosił, żeby tak nie było. Natomiast no on też, trzeba zauważyć, że jednak przybrał sporo masy. Z 211 funtów bodajże ma teraz 225, a plan jest taki, żeby przed rozpoczęciem sezonu dobił jeszcze do 230 funtów, co też widać jakby gołym okiem patrząc na jego zdjęcia. I to na pewno jest potrzebne.
On nabiera tej masy powoli, no bo z 211 do 225 w ciągu, powiedzmy, wakacji to nie jest jakoś tam szybko i to jest też bardzo ważne, że oni właśnie w taki sposób go dewelopują, no bo przy takim wzroście nie można przesadzać, żeby też nie spowodować kolejnej kontuzji. Myślisz, że to będzie faktycznie jakiś przełomowy rok dla Isaaca i że on zrobi duży skok jakościowy? Wiesz co, powiem ci tak, przełomowy rok to mógłbym mówić na przykład, gdybym widział jego cały sezon, a tak naprawdę ja nie widziałem praktycznie nic. No, widzieliśmy początek, wyglądało to fajnie, ale później przydarzyła się kontuzja, nie widzieliśmy nic. I teraz mi się wydaje, że musimy poczekać, na przykład, jeśli on pozostanie zdrowy, zagra cały sezon, to wtedy będziemy mogli sobie przed kolejnym sezonem jakoś tam porozmawiać na ten temat, czy zrobi jakiś przeskok, bo no teraz szczerze to ja nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ nie widzieliśmy go tak naprawdę za dużo. Nie widzieliśmy tego, nawet jak to mówią, Rocky Wall, żeby się odbił od ściany, prawda? Którego wtedy się zderzasz ze ścianą, jak przechodzisz do NBA, prawda? Jak jesteś początkujący. Nawet tego nie było, ponieważ on zaraz doznał kontuzji i praktycznie cały sezon przesiedział na ławce. No ja bym poczekał, żeby ocenić ten sezon, żeby obejrzeć jego grę przez pryzmat całych rozgrywek i dopiero przed kolejnymi rozgrywkami zastanowić się, jak to może wyglądać na sezon 19-20, prawda? Ale no, mam nadzieję, że wiesz, że tutaj wszyscy monitorują go dokładnie i wiedzą, co on powinien robić, także w Summer League, no, mieliśmy też troszeczkę jakiś tam pokaz jego umiejętności i też to wydaje mi się, że to zmierza w dobrym kierunku, ale na taką większą ocenę, no też nie chcę, wiesz, mówić ci, że no super, na pewno przez pryzmat Summer League widziałem tam urywek meczu i on będzie z kozakiem. Nie chcę tego mówić, po prostu wolę spokojnie poczekać i poobserwować. Tak naprawdę dla mnie to jest, tak powiedziałem, dla mnie to jest jego teraz rookie year i ja teraz będę po prostu sobie obserwował na spokojnie jego grę i nawet jak będzie miał taki średni sezon, to nie będę jakoś tam rozpaczał. Mówi się, że on chyba urósł też do 7 stóp w ogóle i tak jak patrząc po zdjęciach, gdzie stał koło Gordona, koło Bamby, Bamba ma 7,1 bodajże. Mówi się właśnie, że on urósł do 7 stóp, natomiast zapytany o to, czy faktycznie ma te 7 stóp, stwierdził, że on się w sumie nie mierzył, bo on nie chce być 7-footerem. Aczkolwiek, A jeżeli nie. czemu? Nie wiesz? Nie wiem. Natomiast jeżeli nie teraz, to pewnie w przyszłym sezonie już te 7 stóp na pewno osiągnie, bo bodajże w wieku 15 lat on był gdzieś tam u lekarza, mając wtedy chyba 6-9 i ci lekarze właśnie prognozowali mu, że on jeszcze cały czas rośnie i te 7 stóp to jest taka granica, którą na pewno przekroczy. Także 7 stóp na trójce to może być też w sumie ciekawy eksperyment. No dobra, ale Takie, takie ktoś na, ktoś chyba nawet chyba na zlocie byliśmy w Warszawie. Ktoś właśnie powiedział, że Hammond z Weltmanem chcą zrobić takie drugie Milwaukee, prawda? W sensie tego zasięgu ramion. Tutaj właśnie mówimy o Bambie, Gordonie i Isaacu, prawda? Tam właśnie było porównanie do Antetokounmpo, do Middletona chyba i kogoś jeszcze, tak? John Henson może? Nie pamiętam. Chyba tak. Właśnie jakby tak sobie wszyscy razem stanęli i rozłożyli ramiona, to jest naprawdę, robi wrażenie. No Bamba ma największy wingspan w historii NBA, także to już tutaj Oho, o tym nie wiedziałem. A jest na jaki? prowadzeniu. O, i teraz ci nie powiem, nie przygotowałem się w tej kwestii, ale to szybciutko można wygooglać. Duży. Na pewno duży. Okej. Przechodząc do następnego tematu i też patrząc na rozwój zawodników, bo mówili, że ciężko ocenić Isaaca przez to, że w zeszłym sezonie go nie bardzo widzieliśmy na parkiecie. Dużo więcej widzieliśmy Gordona, nie tylko w zeszłym sezonie, ale też przez kolejne sezony, te poprzednie sezony. On z sezonu na sezon robi postęp. Był wybierany jako totalny prospekt, taki diamencik do oszlifowania. Trochę niespodzianką było to, że został wybrany z czwórką. Natomiast czy on zrobi kolejny krok do przodu, myślisz, i wskoczy do tego grona? Takie są w sumie dwa koszyki, do których można go gdzieś tam przymierzać, albo 20-10, czyli 20 punktów, 10 zbiórek na mecz, albo All-Star, no, biorąc pod uwagę, jak słaby jest teraz wschód.
Kto wie, czy Gordon, robiąc dalszy postęp, nie załapie się właśnie do meczu gwiazd. Powiem ci tak. Powiedziałeś o tych dwóch koszykach. Nie wiem, czy wybrałbym czy jeden, czy drugi. Moim zdaniem to będzie jeden i drugi koszyk, ponieważ tak powiedziałeś na początku, on robi z sezonu na sezon postęp. Wiemy, że jak przechodził do NBA, on nie rzuca za dużo za trzy. Teraz z roku na rok ta trójka jego się poprawia, gra w ataku jest coraz lepsza, Tu fajnie trzeba to też wspomnieć wygląda. o tym, że on na początku zeszłego sezonu przez kilka spotkań, nie pamiętam ile, ale kilka spotkań, w których Orlando miało ten taki wygrywający bilans, dodatni bilans, on rzucał trójki na skuteczności ponad 40% i oddając ich całkiem sporo na mecz, więc widać, że potencjał jakiś tam jest. Tak, on ogólnie w porównaniu do rozgrywek 16-17, kiedy oddawał średnio 3,3 rzutu za 3, to teraz w poprzednich rozgrywkach urosło prawie do 6 rzutów na mecz. Także to jest prawie zdwojona liczba. I to nie chodzi tylko o oddawane rzuty, bo trafiał też dwa razy więcej. Także to jest, bo w rozgrywkach 16-17 trafiał tylko jedną trójkę, a teraz były to już dwie trójki. Także to jest, widać ten progres u niego i myślę, że z roku na rok będzie lepiej. No i myślę, że spokojnie, jeśli tutaj żadne kontuzje nie przeszkodzą ani nic, także 20-10 to jest jego spokojny zasięg i All-Star to, no to powiem ostrożnie, ale bardzo bym chciał. Naprawdę chciałbym, żebyśmy w końcu mieli All-Stara w Orlando. Oczywiście teraz mamy All-Stara w Indianie. No ale tak nam wszystkie trady porobił, że właśnie teraz Wiktor jest w Indianie, no ale nieważne. Także myślę, że Gordon ma wysoki sufit i spokojnie, spokojnie może się rozwijać. Jeszcze ma czas, tym bardziej teraz podpisał nowy kontrakt, będzie chciał pokazać, że na ten kontrakt zasłużył i myślę, że spokojnie, spokojnie da radę zbić się jeszcze wyżej. Choć i z roku na rok coraz lepiej grać. Jedynym, co bym chciał, to żeby poprawił osobiste, bo te niecałe 70% razi mnie w oczy bardzo. No ale to jest już takie moje osobiste życzenie. Tak, no to jest właśnie jeden z tych trzech graczy Orlando, na których wszyscy bardzo liczą, czyli właśnie to Big Three. I myślę, że od tego, czy Gordon poczyni ten kolejny postęp, będzie zależało właśnie to, po pierwsze, jakby sukces drużyny, po drugie to, czy on w dalekosiężnych planach pozostanie w drużynie, no bo jeżeli się okaże, że on z Isaaciem jakoś niekoniecznie na tym parkiecie się dogadują, a sam Aaron nie robi postępów, to podejrzewam, że będzie pierwszy do wymiany przed Isaaciem, szczególnie, że właśnie Isaaca nowy management wybrał, natomiast Gordon to jest jeszcze zawodnik, którego wybrał w drafcie Hennigan. A powiem ci, teraz ja ci zadam pytanie. Z całej drużyny Orlando, jakbyś miał sobie kupić kogoś koszulkę, tak? Albo wybrać jedną koszulkę, którą byś chciał. Kogo by to była koszulka? To się może okazać takie całkiem trafne pytanie, bo właśnie jak się pojawią w NBA Store te nasze koszulki retro, no to mam zamiar sobie taką kupić. Ze swoją ksywką już mam, naszą czarną retro, więc teraz pewnie jakiegoś zawodnika bym wybrał. Myślę, że Gordona na tą chwilę. Myślę, że właśnie chyba tego To gracza. będziemy musiał zamówić dwie. W sensie na ciebie też, tak? Tak. No spoko. Przesyłeczka na pół. No oczywiście. I to będzie. Myślę, że Gordon, bo on w tym momencie ma. Znaczy ciężko wiedzieć, czy ma największe szanse, żeby być faktycznie takim franchise playerem, natomiast on. Fajne jest w nim to, że ma wciąż 22 czy 23 lata. Ciągle robi I patrz, ile postępy. sezonów za sobą, nie? Dokładnie tak. Jeszcze ma do sufitu daleko. I biorąc pod uwagę jego etykę pracy i w ogóle to, jakim jest człowiekiem, też czytałem wywiady z nim, gdzie faktycznie opisywał, jak wyglądają jego treningi, że bardzo się do tego przykłada, to myślę, że on może zrobić jeszcze ten krok jeden czy nawet dwa w przód i faktycznie dać bardzo dużo drużynie, szczególnie właśnie w ataku, bo tak jak wspomniałeś, jest też świetnym obrońcą, ale o ten jego atak szczególnie tutaj będzie chodziło. Tak, ale tylko, że wiesz, tu musi być taki warunek, że w końcu Orlando awansuje do playoffów, prawda? Bo to jest w czym on może nam bardzo pomóc, prawda? Stając się właśnie tym All-Starem. Po pierwsze, dzięki niemu
lepsze wyniki. Po drugie, może zachęcić w końcu kogoś, jakiegoś wolnego agenta, żeby do nas przyszedł grać. Także jeśli to się wszystko potoczy tak, my sobie tego życzymy, no to może być fajnie. No ale do tego jeszcze daleka droga. Tak, zobaczymy, jak to poukłada Steve Clifford wszystko. Charlotte po tym, jak Steve Clifford objął drużynę z bardzo słabego bilansu, nie pamiętam w tym momencie, zrobiło duży skok, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw. Czy myślisz, że Clifford jest w stanie pociągnąć Orlando do takiego skoku również? Bo Magic wygrali w zeszłym sezonie 25 spotkań, to jest zdecydowanie niewiele. Pytanie, ile by wygrali, gdyby nie kontuzje, zakładając, że teraz tych kontuzji nie będzie i że faktycznie ci zawodnicy, na których liczymy, Isaac, Gordon, poczynią postępy, no to może faktycznie Clifford mieć fajne pole do popisu, a biorąc pod uwagę, że on też dużą wagę przykłada do tego, żeby szanować piłkę, nie tracić piłki i starać się mocno w obronie, to moim zdaniem to może być odpowiedni trener, żeby właśnie taki skok jakościowy, skok jeżeli chodzi o ilość zwycięstw z Magic zrobić. Tak, wiesz co, właśnie to jest zastanawiające, bo ja sobie się tak przyglądałem, spojrzałem sobie na lata pracy Clifforda w Charlotte i właśnie, tak jak wspomniałeś, po tym sezonie 12-13, kiedy oni wygrali tylko 21 spotkań, w kolejnym sezonie objął ich Clifford i oni właśnie z tak słabego sezonu, z bilansu 21-61, obrócili kolejny sezon na 43-39, awansując do playoffów. Co prawda tam przegrali chyba 4-0 w pierwszej rundzie, ale naprawdę no to jest duża sztuka, jakby nie było, bo inaczej się patrzy na to, jak ktoś na przykład stopniowo buduje zespół i na przykład już jest blisko playoffów i w kolejnym sezonie wchodzi do nich, a inaczej patrzy się, jak drużyna, która miała bilans 21-61 w kolejnym sezonie nagle jest na miejscu premiowanym awansem do rozgrywek posezonowych. Także no to jest wyczyn, chociaż powiem ci szczerze, nigdy o tym nie myślałem, patrząc przez pryzmat Clifforda, czy może zrobić playoffy w pierwszym sezonie w Orlando, ponieważ nawet mi to przez myśl nie przeszło, ale teraz patrząc na to, co zrobił Charlotte, nie powiem, że jest to niemożliwe, ale wydaje mi się, że nam się nie uda. Wydaje mi się, że to będzie dalej 12-13 miejsce w konferencji, no ale wszystko jest możliwe, prawda? Ja nie wiem, jak on sobie tą drużynę poukłada, jak dopisze zdrowie, także tu jest wiele, wiele czynników, na to musi się złożyć, no ale Clifford nie jest złym trenerem. On wygrał 196 spotkań, przegrał 214, także to jest około 50, tam 48% zwycięstw, także trenerem jest dobrym, sam był u nas asystentem dosyć długi czas, także no zobaczymy, no nie wiem, czy nam się uda awansować w tym pierwszym roku do playoffów, no ale na pewno byłaby to wielka niespodzianka. To na pewno. Ale myślę, że jeśli mielibyśmy awansować do playoffów, to tak, nawiązując do poprzedniego pytania, to wtedy Gordon musiałby być All-Star, żeby to się stało. Bo musimy mieć lidera, żeby wejść do playoffów, tak mi się wydaje. Ktoś musi ten zespół ciągnąć. Tak, właśnie ostatnia rzecz, nad którą tutaj chciałem się pochylić, to jest liczba zwycięstw, którą Magic mogą osiągnąć w przyszłym sezonie. No, to ciężko tutaj wskazać konkretną liczbę, bo to będzie zależało od bardzo wielu czynników. To będzie właśnie zależało od tego, czy będzie zdrowie, czy Gordon zrobi kolejny krok do przodu i czy przejmie taką samodzielną rolę lidera, którą w tym momencie... Czy mu Fournier pozwoli, prawda? No dokładnie, właśnie chciałem powiedzieć, to może być duży problem. Trochę dzieli z Fournierem. Myślę, że Fournier będzie miał mniejszą trochę rolę w tym momencie w ataku, chociaż on jednak, biorąc pod uwagę jakieś tam trudne końcówki meczów w zeszłym sezonie, czy w poprzednich latach był takim bardziej rzetelnym niż Gordon, prawda? Tak, Fournier potrafił cały mecz być niewidoczny, natomiast w ostatniej kwarcie na przykład zdobyć 10 punktów pod rząd gdzieś tam w decydującym momencie meczu. Ja zwróciłem na jedną rzecz w poprzednim sezonie uwagę, kiedy wiesz, my byliśmy tam zaafiszowani tym zwycięstwem chyba nad Brooklynem po takiej końcówce, kiedy Gordon rzucił chyba 42 punkty. 41, 41 punktów. No i po meczu był wywiad z Fournierem i on właśnie
wiesz, niby tutaj wszystko spoko, ale powiedział takie coś, że właśnie, że za dużo takiej samowolki było i takiego grania, wiesz, ISO game, nie? I to było, tak mi się wydaje, taki wtyczek w nos Gordona, pomimo tego, że gość zrobił 47 punktów i nam wygrał mecz. No ale właśnie będę bardziej obserwował, jak ta ich współpraca będzie się dalej układała, bo to mnie bardzo interesuje. No, Fournierze już się w trakcie trwania poprzedniego sezonu mówiło o tym, że może być na wylocie, że być może Weltman będzie szukał jakiegoś trade'u dla tego zawodnika. Kto wie, czy też w okolicach lutego gdzieś nie będzie szukania wymiany dla Fourniera, tym bardziej, że to jest fajny zawodnik, który może się bardzo fajnie wpasować w inną drużynę, a być może chcąc uwolnić właśnie trochę tego space'u dla chociażby dla Gordona właśnie być może Weltman się zdecyduje na taki ruch. Natomiast wracając jakby do bilansu, ja bym powiedział tak. Jeżeli Magic będą zdrowi, jeżeli Gordon poczyni postęp, Isaac poczyni postęp, jeżeli ci zawodnicy weterani, tacy jak właśnie Simmons, Fournier, jak Ross, będą grali swój dobry basket, będą równi, to ja myślę, że Clifford jest w stanie z tej drużyny wyciągnąć bilans zbliżony do 40 zwycięstw i na tym słabym wschodzie być może to zagwarantuje playoffy. Ja nie mówię, że jakby tak że na to liczę, że to jest jakiś taki cel, gdzie będę w ogóle patrzył i jak tak się nie stanie, to będę strasznie zawiedziony, bo też nie mam jakichś takich sprecyzowanych oczekiwań. Natomiast mówię, jest tyle czynników, które mogą spowodować, że jak jeden z nich się wysypie, to już cały ten plan pójdzie w piach, że ja bym tak bezpiecznie powiedział, że pomiędzy 30 a 40 zwycięstw to jest nie, taka, podaj taka dokładną liczba. Liczbę, nie tak pomiędzy. No, Musisz, jeśli mamy obstawiać bilans, to lepiej już dokładnie, albo trafisz, albo nie. To jeżeli musiałbym... Sorry, ale lubię zakłady. Tak, na zlocie ostatnio u nas też był z tego co... Nie ostatnio, tylko jeszcze na poprzednim zlocie był jakiś zakład. Dobra, ja bym powiedział 38 zwycięstw przy 44 porażkach, jakbym musiał podać jedną konkretną wartość. Powiem ci, że odważnie, bo ja bardziej się skłoniłem na 28,54. No to ja to zapiszę. Okej. Okay. 38, 44... 48, 54. 28, 54. No dobra, wszyscy słuchają, więc będą nas mogli potem z tego rozliczyć. Jak będziemy nagrywali podcast na koniec tego sezonu, który przed nami, to zweryfikujemy wtedy. Jak albo zapowiedź playoffów, prawda? No właśnie, dokładnie. Być może będzie na przykład. Także nie ostatni, być może. 54-28 na przykład się odwróci. Właśnie już nas nie będzie chciał słuchać, także to może wiesz. Nie, to tak na pewno nie będzie. Dobra, wyczerpaliśmy te tematy takie merytoryczne. Jeszcze na koniec jedno pytanie, bo wiemy, że Magic mają retro stroje w tym sezonie. No i teraz mieliśmy okazję zobaczyć je nie tylko jako wizualizacje graficzne, czy nie tylko na jakichś tam wieszakach, ale podczas Media Day wszyscy zawodnicy występowali w tych strojach. No i jak ci się one podobają, bo ja się oczywiście zachwyciłem wczoraj na Twitterze. Wiem, że są osoby, które nie do końca jakby czują te stroje i to trochę punktują. Jednym z nich jest nasz zlotowy kolega, który na shoutboxie OrlandoMagic.pl faktycznie podał kilka powodów, dla których niekoniecznie mu się te stroje całościowo podobają. Tam chodziło o krój spodenek. Również Rafał Niewiadomski na Twitterze, straszny freak generalnie strojów, koszulek i tak dalej, napisał mi, że jakby niekoniecznie czuje, że Nike zrobiło dobrą robotę z tymi strojami. Ja się jaram generalnie, ja nie przykładam jakiejś aż tak bardzo dużej uwagi do szczegółów i detali. Bo tu chodzi o same stroje, o samo to, że to jest retro, nie? I sam ten niebieski tak, kolor, nie? Ja też, dla mnie to jest sztos i tak tam jaram się jak pochodnie tam tak naprawdę. I widziałem ten mankament na tych spodenkach, znaczy dla nas to jest mankament, bo to dziwnie wygląda. Ten krój nie jest właśnie, to wcięcie nie jest razem tak jakby z ramieniem tej gwiazdy. Razem z gwiazdą tak, właśnie, no. W tak tych strojach oryginalnych z lat od 90. strony, za przeproszeniem. W tych strojach oryginalnych z lat 90. ono było jakby dokładnie chyba tak jak jest gwiazda, ono się pokrywało z tym wycięciem, ale z nóżkami gwiazdy. Powiem ci, że to chyba dla mnie bardziej takie wspomnienia i ten w ogóle te stroje, i jeszcze zawsze mi się
zawsze z tym strojem się będzie kojarzył Penny i jego koszulka. Właśnie on miał takie fajne zdjęcie, miał kiedyś jako tapetę na komputerze, właśnie jak on chyba w sat tak od tyłu zrobił, wiesz, za plecami i ten, i właśnie to było w tej retro koszulce. Ja nie byłem wtedy jeszcze fanem Orlando, ale już później, jak już nim zostałem, tak sobie właśnie te stare zdjęcia przeglądałem, to ta fotka mnie urzekła i właśnie te stroje są naprawdę kozackie. Czy te by były, czy te czarne, jak graliśmy chyba w 2010 roku, to czy te, to nie ma znaczenia. Te retro właśnie to jest dla mnie kozak i zawsze na to będę patrzył jakoś tak, wiesz, inaczej niż może inni. No ja też nie jestem obiektywny i sobie zdaję z tego sprawę, nie? Że patrząc na te Nigdy, stroje, nigdy, jako jeśli chodzi o Orlando, nie będziemy obiektywni przecież, nie? No wiadomo. no zgadza się, natomiast strasznie właśnie się jaram tym, że szczególnie, że dwa pierwsze mecze sezonu Magic mają grać właśnie w tych strojach, także już czekam z niecierpliwością. Ogólnie ile będziemy mieć spotkań w tym? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 14 spotkań chyba w tych koszulkach zagramy. Tak, Także wszystkie we własnej hali. Tak, no, także te spotkania trzeba obejrzeć. Nie no, wszystkie trzeba obejrzeć. Nie no, niestety, no wiesz dobrze, że nam praca na to nie pozwoli i tryb życia, no ale przynajmniej te w tych koszulkach. Dobra, to jesteśmy umówieni w takim razie. Okej, myślę, że to wystarczy. Mamy już pewne tematy przygotowane też na kolejny odcinek podcastu, więc mam nadzieję, że się uda jakoś niedługo zgadać i to ogarnąć. Dzisiaj tyle. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli nas posłuchać. Ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć na koniec. Chciałbym podziękować za te, jakby nie było, pozytywne komentarze, które były pod pierwszym podcastem. Naprawdę, naprawdę jest mi miło, nam miło, że podobało wam się w miarę. Wiadomo, będziemy pracować dalej, żeby to jakoś w miarę zawsze ulepszyć, bo nigdy nie będzie idealnie, ale chciałbym podziękować za to i za te wszystkie wyświetlenia, które i przesłuchania, które są. Dziękuję. Przyłączam się, zapraszamy do słuchania nas w kolejnych odcinkach. Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia. Cześć.